Witajcie panocki, od rana do nocki gramy se w Darkeściki, Dungeonki. Wyprawa do zatoki, moi kochani, tym samym składem co poprzednio. O nie, pozdejmowałem wam jak głupek trinkety, no bardzo niemądrze, ale dobra, one tu wszystkie będą koło siebie poustawiane. Mniej więcej tak jak były narzucone na nich. Ty miałeś to, ty miałaś to, ale teraz ci dorzucimy legendarną bransoletę plus do obrażeń. Kolejny, to może i broń od razu zupgrade'ujmy. Nie lubię na to wydawać, na nisko levelowych bohaterach, ale jeżeli masz taki boost do damage'u, to ci zajebmy od razu to i dobra, niech będzie, że tobie też zajebimy to. No 1500 golda na was wydaje, ale mam nadzieję, że dzięki temu sobie sympatyczni tutaj poradzicie. Dobra, zaczynamy, moi kochani, zatoka. Idziemy do zatoki tak naprawdę po to, żeby pójść do zatoki, bo jeszcze wam jej nie pokazywałem, jest to z angielskiego cove. 8 żarcia starczy, zupełności na krótką misję, 8 tego. Tylko sobie przypomnę, co tu należy brać, bo dawno żeśmy tego nie grali. Tu jest wszystko po trochu poza bandażami, głównie medicinal herbs i przede wszystkim medicinal herbs i łopaty, dobra. Więc to weźmiemy do 4, to weźmiemy do 2, klucze do 2, tu to tam. Psio, zajebiście. Na poziomie pierwszym jeszcze nie ma sensu tak naprawdę. Czego nie ma sensu? Nie ma sensu jeszcze brać przedmiotów po to, żeby jakieś statusy z siebie zdejmować, bo ci przeciwnicy po prostu są na to za słabi. Zresztą zobaczcie, jak to jest króciutkie. Dobra, lecimy. Czas was tu pozabijać. Jeśli coś mi karą, mogę wszystkich pozabijać. Jak widzicie, to są takie utopce. Troszeczkę takich możemy sobie nazwać wiedźmińsko. Jest ten szaman, który jest bardzo nieprzyjemny, i ten grotnik, który też potrafi zaboleć. Więc dobrze, zaczniemy od trzaśnięcia ciebie za 9 i niestety odporność na krwawienie, więc musimy go tutaj artylerią przyciągnąć. Dziwnie to zrobiłem. Dobra, mniejsza. Ty trzaśnij w tego, dobra, i go zabijesz przynajmniej. Ten z pierwszej pozycji chyba nic nie zrobi, nie? No właśnie, on ma tylko cięcie na odskok, nawet nie daje mu odskoku, ale ten już trochę groźniej. No właśnie, on 9 potrafi trzasnąć, także z nim trzeba ostrożnie tutaj. Dalej, nie wiem, może kurtyna? Też tutaj na krwawienie jest ciężko, jeżeli o nich chodzi. Nie wiem, może tak? Dobra, i zabijemy go bardzo ładnie. Może tak? Do widzenia, przyjadz felu. Dobra, elegancko porobieni, raczej się tutaj nie spociłem za nadto. Idziemy dalej. I mamy skrzynię pokrytą pąklami, na niej używamy łopaty. O, i dostajemy klucz. I na to używamy medicinal herbs i z tego dostajemy jedzonko i różne rzeczy, pycha. No tylko ostrożnie, bo tutaj już w jednym miejscu muszę użyć łopaty. Jak się okaże, że będzie jeszcze jedno takie miejsce, to będzie bardzo niedobrze, bo już jesteśmy bez łopat, no nie? Więc to będzie niefajne, no ale zobaczymy. No to jest krótkie, bo tu mamy dużo możliwości przejścia w różny sposób, więc mam nadzieję, że uda nam się tego uniknąć. Dobra, speed up. Na dzień dobry. Fala stresu, no to się zaczyna, zabawa z przyjacielem. Ale nie za bardzo mu to będzie wychodziło. Dobra, cięcie w awanturniczkę, no ładnie ma te obrażenia. Śliczne, pięknie, 17. Typunia siada na głupi ryj. I zabijamy szamanersa. Dziękuję. I ty sobie leczysz. O kurna, za 1. Odporność na krwawienie, całe szczęście. Zaczyna się kolejna runda. Co możemy zrobić w kolejnej rundzie? Zredukować sobie stres na przykład, który się dostało. Możemy też zabić tego przyjemniaczka. O Jezus, jak on pięknie tłucze. Z tą głową Dismasa po prostu i ze zupgrade'owaną bronią. Mistrzostwo. Dobra, możemy sobie oświetlić bardziej i tutaj wchodzimy, tu nic nie ma. Ale mamy zwiat i widzimy, że nie ma żadnej przeszkody przed nami, co nas osobiście bardzo, bardzo cieszy. Ukończ 100%, dobra, głód. 100% bitew w salach, to możliwe, że po pójściu tutaj będzie koniec. Dobra, tu jest pułapka, kto ją rozbroi najlepiej? Ty, bo masz 100%, dobrze. Świetnie sobie poradziłeś, tu mamy jakąś skrzynkę, otworzymy ją sobie. No to jestem prawie pewien, że pójdziemy na jeszcze jedną wyprawę w tym odcinku, bardzo sprawnie nam to idzie. Dalej zaglądamy tutaj, ty sobie może rozbroisz pułapkę, a proszę masz, spróbuj, poucz się, pięknie. Upgrade'ujemy sobie światło, tu mamy jakieś worki z łupami, bardzo dobrze. 25, no do golda za dużo nie będzie z tej wyprawy, ale szczerze mówiąc fajny, prosty exp. No dobra, już nie taki prosty w tym momencie.
Bo ta banda tutaj jest nieco trudniejsza do porobienia, ale myślę, że i tak powinniśmy dać radę. Dobra, zacznijmy od... No niestety nie udało się. Od tego harpun na tyły w okultystę, nieprzyjemnie. Bitewna ballada, żeby nas przyspidować tutaj troszeczkę. Zwiększyć szansę na krita. Co my możemy? I co powinniśmy? Chyba artyleria na tyły. Bardzo sympatycznie. Może jakiś breakthrough, no tu zabije i tego może zabić. A spróbujmy, kurde, pięknie, przywarciło się. To prawda, że trochę na farcie, ale fajny breakthrough. Minus do obrażeń. Ale nas to jakoś zajebiście nie boli. Boli nas to, że ten szaman dostał gardę. I to jest niefajne. To jest bardzo niefajne i trzeba będzie coś z tym zrobić. No ale co my możemy? Tak naprawdę możemy łupać w niego i tak naprawdę tego typa tu próbować przebić. Możemy spróbować krwawienie mu wbić i dostanie on, no dobra, niech będzie. Na ten niestety nam wypuszcza falę stresu tutaj na naszego ziomeczka i trzeba go będzie zaraz z tego wyleczyć, dobra. Naznaczymy cię i zaraz trzaskamy, plus 90% obrażeń. No to co, naznaczamy cię i trzaskamy, kurwo, żebyś se nie myślał. Gdzie będzie zało lekko, dobra, tutaj trzask w tego i krwawienie może, nie weszło krwawienie, bardzo dobrze. Dobra, kolejna runda. Ze wgłębi. No nie, ty leczysz, no żartujesz chyba. A nie, bufujesz. No ale dobra, całe szczęście. W związku z tym nie dajesz nam stresu, więc absolutnie jestem zadowolony. Heal na maksa i ciebie zakurwiamy. Bo nie powiem, że zabijamy, bo to zbyt mało drastyczne określenie. Ciebie leczymy ze stresu i ty chyba pożyjesz sobie jeszcze jedną turę. Pozwolimy ci, czy nie? Może nie. Oj, breakthrough taki dosyć mocny. Ale to pewnie już koniec. Dokładnie tak. My sobie pokontynuujemy jeszcze, żeby otworzyć te skrzynie. No mamy jeszcze trochę stresu. Jakby tu była jakaś bitwa, to by było fajnie. No nie wiem, otwórzmy se. Zajebiście. No trochę za dużo kluczy wziąłem. Na to wychodzi. No, zajebiście. Plus 200 goldiksa. O, jest jeszcze jedna walka. Fajnie. Chociaż nie jestem pewien. No ale dobra, niechaj będzie, powalczymy sobie. To jest tak, ostrożnie, bo tu możemy bardzo dużo obrażeń dostać, głupich. Od tych harpunników po prostu, nie? Bo oni potrafią, jak widzicie, dosyć dużo obrażeń bić. I to jest zawsze niefajne. Dobra, łabądź. O kurde, no jeden punkt. No dobra, ten go artylerią zdejmie. Niechaj będzie w ten sposób. Ty trzaskaj tego i ślicznie, dobra. Dwóch załatwionych, niestety ten jeszcze będzie miał szansę wystrzelić harpun. Ale powiedzmy, że obrażenia mi są... No nie, tego ślimaka trzeba jeszcze szybko zabić, bo on choroby potrafi wrzucać. Tu sobie zredukujemy stresik, to jest 11, 7, 1, zajebiście. Dobra, trzeba bardzo szybko tego ślimaka zabić, to tak ASAP, ASAP. Sobie zredukujemy obrażenia, powiedzmy. Żebyś się nie czuł za mocno, a zabijamy ślimaka. Dobrze, critical za 7. Fantastycznie. I dobra, i Bounty Hunter zabija tego. 15, dzięki. No i perfekcyjnie. Bo teraz im zeszło dużo stresu jeszcze. My dostaliśmy ekstra parę rzeczy i tak naprawdę nas to nie boli. Tu sobie jeszcze zwiad zrobimy. No i tyle, dobra, misja ukończona, dzięki. Woo! Fuck you. Piękna zatoka, rozorana. No, ale tutaj goldiksowo nie jest zbyt mocno, chociaż no, 4200 wpadło. Pięknie. Dobra, trzeci level i twardziel, Jezus, jaki dobry Bounty Hunter nam się tutaj szykuje. Cóż się dzieje? Opat nie będzie tym razem komentował stanu sali pokutnej, z wyjątkiem zapewnienia, że przewiduje szybkie wznowienie stałych procesów. Sala pokutna, aktywność zablokowana, aczkolwiek transept i kurzganek tańsze. Tutaj wyleczone choroby i 3 level upy dostaliśmy, super. Będę młotem na plugawości, no zdecydowanie. Dobra, teraz mamy już 5 bohaterów trzeciolevelowych, więc będziemy mogli się w następnym odcinku przejść na coś trudniejszego. Czy chcemy ich jeszcze jakoś poleczyć? Ciebie nie, ty to jesteś w ogóle kurwa koza. 10% obrażeń, 10% max punkty zdrowia, elo. Zwinność, medytator, celność, chujemuje wszystko. No dismas trochę ma, ale nie jest aż taki zły, a tutaj ma bardzo dobre quirki pozytywne. I ty masz też bardzo dobre quirki pozytywne. Ter ma tylko dużo złych, ale nie musimy go brać tak naprawdę, Ter. Chociaż nie, no dobrze byłoby go wziąć. No nie, zdecydowanie trzeba go brać, bo to wy jesteście wszyscy na... Chociaż ty możesz z trzeciej linii tłuc, a ty leczyć z czwartej, więc tak sztosik, nie? Całkiem zajebiście. Dobra, kto tu przyjechał do nas? Bounty Hunter. Odporność na stres słaby, ale przypływ mocy badacz kniei.
Średniawka. Średniawka. Średniawka wszyscy, więc was nie biorę póki co, nie mam takiej potrzeby. Według stresu, czy my chcemy kogoś leczyć? Nie. Dobra, no to co? Pójdziemy sobie jeszcze na jedną... Zdrowie. Kobieta mi kichła. Pójdziemy sobie na jeszcze jedną rzecz. Wszystkie chujowe. Dobra, to idziemy sobie na jeszcze jedną zatokę. Tymi levelami. Dobra, to moment, to według czynności. Wy możecie zostać. Zajebiście, no to wam tylko musimy dobrać kogoś na drugą linię. Reynald może nie, ale może, może ty, kolego? Wypłoszę. Dobra, niech będą wypłosze. Niech tak będzie. Tobie tutaj robimy upgrade'ik, bo ty jesteś bardzo fajnym jesterem. Tobie robimy tu upgrade'ik na pewno. I zaraz zobaczymy, co tam dalej z ciebie wyjdzie. Ej, ty jesteś zajebisty w sumie, tego mięczaka tylko ci szkoda. Dobra, to ci to poupgrade'ujemy. Nie wiem, czy nie za wcześnie trochę, no ale dobra. Tobie nie możemy, ale tobie zbadamy strzał z bliska, żeby cię przerobić odpowiednio. Dobrze? Super, to będzie dobre. No i co, wyruszamy w takim razie. Zapraszamy na reklamę. Ciebie nie mogę zupgrade'ować. Tu nic, tu nic. Aczkolwiek mogę zdjąć. Z kogo ja mogę zdjąć coś? Z ciebie mogę zdjąć te dwie rzeczy. I możemy je dać właśnie Dismasowi, Lucy. Głowa Dismasa plus do obrażeń, super. I plus punkty zdrowia, zajebiście. Czyli dostajesz ekstra obrażenia sobie na początek. I idziemy do pierwszolevelowej zatoki. Ona jest szybka, więc ją szybko zrobimy w tym odcinku. Ósemka, ósemka, dwójka, może dwójka, trójka. I bingo. Let's go, my friends. Kolejna zatoka, kolejne pieniądze, kolejne expy i kolejni bohaterowie trzeciolevelowi, prawda? Bo awanturniczka, kto? Nie, nikt na trzeci level z nich jeszcze nie wejdzie, dobra. Tam blokuje, tu, 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 ale tam i tak będziemy musieli przejść, więc dobrze, chodźmy tam już z góry. Z góry załóżmy, że tam pójdziemy. I będziemy musieli zużyć łopatę, niestety. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się skończy tutaj. Poprzednio na jednej łopacie nam się udało, aczkolwiek, no zobaczymy, jak to teraz pójdzie, tak naprawdę. Zwiat. No i dobra, jest spoko, tu mamy tylko dwa obiekty. Rybie truchło, które za Medicinal Herbs daje nam w chuj rzeczy, jeśli mam być szczery. I to, która daje za łopatę, chyba, że możemy czegoś innego jeszcze na niej użyć, ale wydaje mi się, że tylko łopata. No dobra, to z tego zrezygnujemy na razie, jeżeli nie wiemy, czy tam czegoś nie będzie za chwilę. Bo pozwolenie sobie na pójście bez łopaty, kiedy przed nami jeszcze 5 sal i 5 nieodkrytych korytarzy, w związku z tym byłoby co najmniej głupie. Bo naraziłbym się na bardzo duży stres i obrażenia, no pewne obrażenia, ale przede wszystkim na bardzo duży stres. A to zawsze wiemy, jest potem po prostu... Robota dla Jestera, tak? Żeby to ratował. Szukałem jakiegoś... czegoś, że jakaś robota, tak? Ale to nie jest krycia robota. No raczej robimy jemu krycią robotę, tak? A dla niego to jest potem taka syzyfowa praca, nazwijmy to, w próbę przywracania światłości umysłu naszym bohaterom. No i dobra, tu jest puściutko. My tu sobie pójdziemy zbadać. No nie, no ty kurwo. Denerwujesz mnie. No dobra, całe szczęście za dużo nie zabrał. Rozbrojenie masz 80%, więc zredukujemy ci stresik. No i dobra, przechodzimy tam do pomieszczenia i to tyle. Następnie mamy dwie bitwy. No i tam zobaczymy coś jeszcze na końcu. Wracamy sobie. Co się stresujesz? Dam radę. Głowa do góry. Chłopaki nie patrzą. Chłopaki nie patrzą, możesz się rozbierać. Dobra, wchodzimy tu. Mamy... Kasię skrzynecką, na dzień dobry. Co nam da Kasia? Kasia nam da dwa akty. Nie dla akta. Tak, dla aktów, dobra. Paroszywcy nas napadają. No może zaczniemy od jakiegoś serdecznego krwawienia na ryj. Trzy obrażenia na turę, brzmi sympatycznie.
możliwość zabicia ciebie również brzmi sympatycznie. No i nie wiem, może ciebie osłabimy? Pięknie, minus 35% obrażeń, może cię zabijemy, jak się uda? Nie uda się niestety, jednego punktu obrażeń tutaj nam będzie brakowało niestety. W związku z tym czwórkę nam trzaśnie, całe szczęście odporność na krwawienie. No ten może teraz porobić trochę, ale dostanie ripostę całe szczęście od awanturnika. Dobra, ty trzaskaj kolejne krwawienia na nich, bo co masz do roboty tak naprawdę. Lepszego, dobra, strzał z bliska, czyli dostaje ripostę, pięknie, no nie spodziewałem się, że tak dobrze będziesz sobie radził na swojej pierwszej misji przy Jacfelu. Tobie tutaj zdejmiemy obrażenia, żebyś przypadkiem nam krzywdy nie zrobił, ale i tak nie zdążysz, bo zginiesz. Wow! Plus 12 uniku dla łowczego. Zajebiście. Może być przydatne na niektóre rany. Nie wiem, na coś z antykwariuszkami na przykład? Chociażby, nie? Tak strzelam, nie? Może nie być dobry pomysł, ale tak mi się wydaje. Dobra, kto jest tu najważniejszy do zdjęcia? Te paszteciarze z tyłu, bo oni stunują. Trach, ten nie żyje. Dobra, i zrobimy trach i ten też nie żyje. Pięknie. Chociaż ten do skokiem mógłby to lepiej zrobić. Dobra, piątka w ciebie i riposta naprzód. Ty nie żyjesz, dobra, dwóch łebków zostało. Ten z przodu troszeczkę stresiku będzie tutaj nam rzucał, ale to nie szkodzi. Jester to raczej dosyć szybko wyleczy. No właśnie, a ten już rzuca i tak pąklową barierę, więc tak lepiej było tłuc w tego. Dobra, to co? Ty zaczynasz leczyć stresik, żeby na pewno nikt tu sobie niczego złego nie pomyślał o nas. Ty możesz, nie wiem w sumie, co możesz zrobić z tej pozycji. Nie wiem, możesz mu zdjąć ataku trochę, żeby nam tu krzywdy nie zrobił. Ty możesz zrobić strzał z bliska, dostanie ósemkę. Dobra, Octocestus, no właśnie, to troszeczkę mniejsze obrażenia będzie miał, dwójkę zamiast trójki. No ale niestety krwawienie weszło, o nie, o ty kurwo. Rozpadł się pajac. Zobaczcie, i się zbagował jeszcze. On bardzo dużo obrażeń w ten sposób zadaje. Niestety, dobra. Trzask w ciebie. I wypieprzajcie. Na ostrygę trzeba chyba łopaty. To mogłem ekstra łopaty sobie wziąć. Gdzie to jest? Tak. Łopaty trzeba. No dobra, zaryzykujemy. No 1300 golda, ładnie. No i zwiad pokaże, czy to było słuszne. Było to słuszne. Tak. Było to ok. Dobra, awanturniczce tylko trochę HP za chwilę spadnie. Trzeba będzie ją leczyć, bo ma właśnie bardzo niedużo. No ten typunio się eksplodował właśnie, ale głód. Dobra, jest ryba, będziemy mieć jedzenie. Zajebiście. Wow! Wow! Ile tego tu było? 2000 golda, świetnie. I jedzenia od razu dwa dla niej, zajebiście. Kurna, świetne. Bardzo dużo pieniędzy będziemy stąd mieć. I mapa, może sekretne pomieszczenie. A, niestety nie, niestety nie, szkoda. Okej, kolekcjoner, zajebiście. Zaskoczyliśmy go. Super, no to mu wklepmy ile się da. No, balladę, tylko nie możesz go pacnąć nawet, niedobrze. No dobra, wtrachajmy go ile się da. O Jezus, ja tu nic nie mam jak go uderzyć. No dobra, to ty lecz. Za trójeczkę tylko. No i ty trzaśnij, za ile możesz. Okej. No dobra, to skupiajmy się na zabijaniu kolekcji jego w takim razie. Jeżeli nie mamy aż tylu możliwości bezpośredniego bicia obrażeń. Tych to trzeba jak najszybciej się pozbyć, bo są kutasy straszliwe. Ból głowy? A leczy go. A nie. Wow, ile plus do obrażeń dostał. Kurna, przeogromny. Dobra, zabijamy cię, jeżeli tylko możemy. Tych oprychów trzeba jak najszybciej zdjąć, to ścięcie, właśnie urwanie głowy. Po 10 obrażeń potrafi walnąć. No trzasnął 6, ale to jest niedużo bardzo, możecie mi wierzyć. Dobra, dobra, dobra. Co? Leczenie. Kurwa, 0. Nieprzyjemnie. Bo nasza awanturniczka może za chwileczkę pożegnać się z życiem, jeżeli to trochę jeszcze potrwa. Czy chcesz breakthrough robić? Nie, chcemy zabić jednego z nich. To dobrze byłoby tego trzymać na stunie, a tego... A nie, on już przywołuje kolekcję kolejną. Kurde, niedobrze. O kurwa, zbrojmistrza przywołał. To jest skrajnie złe. No ale dobra, tłuczemy was tak, oprych se zginie. Zginie se, to bardzo dobrze. Dobra, przyciągamy cię tutaj, chodź do nas.
Może ci z tyłu nie będą aż tacy groźni, co? Z tymi urwaniami głowy. No tłuczemy, tłuczemy go. Na Devzdora wchodzi. Kurwa, niedobrze. Jak nas zaraz jebnie, to zaraz stracę heroskę, w którą Golda zainwestowałem, nie? Dobra, urwanie głowy na Jestera, nie ma źle. Dobra, chroni tego oprycha, więc będziemy w stanie... O, dobra, on zdech, tak. Dobra, to dobrze wyszło. Musimy uleczyć tylko teraz. Dobra, to tak. A, zabijmy. Martwię się o obrażenia od tego. Dobra, osłonił go, ale jego powinno krwawienie zabić, tak. Nie zabije go, fuck. Dobra, ty musisz zrobić tu rekonstrukcję i tak, dobra, za 18, także ją poskładaj do kupy. Breakthrough od awanturniczki porobi. Urwanie głowy, no właśnie, za 9. Czy zabić już tego? Pokaz kolekcji, spoko. Ka, krytyka dostał w pysk i się zesrał. Tyle było jego pokazu kolekcji. O nie, dostaje ten zbrojmistrz. Co my możemy zrobić? Dobra, tłuczmy go. Chociaż nie za szybko. Nie za szybko. Bo chcemy się wyleczyć. Critical za 8, super. I chcemy wyleczyć sobie stres przede wszystkim jeszcze. No dobra, no musimy tak. Ten zginął. No temu zdejmij stres, to się przyda. Ten zbrojmistrz chyba teraz będzie bezczynnie stał już, prawda? Bo nie ma celu. Dobra, Breakthrough go jeszcze nie zabije, zajebiście. Na Dismasa. Pyk, pyk. O, dobrze, 15 leczenia weszło, super. Dobra, teraz możemy cię zabić. O, nie trafiłem se. No dobra. Tak, super. Wow! Wow! O kurwa, ale artefakt dostaliśmy. Mistrz. Bierzemy to. Ale awanturniczka, więc musimy się trochę cofnąć. I za to dostaniemy stres. Ale awanturniczce właśnie musimy tego debuffa zdjąć. Więc w gruncie rzeczy dobrze. I okej, okay, idźmy w ten sposób, żeby nas nie zaskoczyli. I tu już jest ostatnia walka. A my ich zaskoczyliśmy, świetnie. Dobra, teraz tak, Jester będzie zdejmował stres, ty doskokiem trzaśnij se tego. 8, bardzo ładnie. No ty lecz stres. Koniecznie. Ty artylerię na tyły, doskonale. Ale ty nie możesz łabędzia teraz użyć, no nie szkodzi, a no nie możesz. Dobra, ale zabijesz tego. O kurwa, jaki kryt. 27, cudo. Cudownie. A mam genialne trinkety już w tym momencie. Będziemy sobie bardzo dobrze dawać radę dzięki nim. Pamiętam, jak miałem to poprzednie podejście, co tam przygotowywałem się do gry. To bardzo, ale to bardzo słabe trinkety wypadały. I to powodowało po prostu, że było zajebiście ciężko. Patrzcie go, patrzcie. Jak on jeszcze dostanie jakieś plusy do zdolności leczniczych potem, to w ogóle będą mogli mi naskoczyć, nie? Jeszcze jakieś plusy do leczenia stresu tylko, żeby mieć trinket i w ogóle będziemy sobie ciachać po prostu wszystkich. A jak cudownie, Jezus! Jezus, jak pięknie! Dobra, to możemy już wydupcyć. Kontynuuj przygodę oczywiście. Tam nie idziemy, bo tam nic nie ma, ale skrzyneczkę sobie otworzymy bardzo chętnie. No, jakiś kamyczek tutaj krwisty, bardzo ładnie. Pochodnie wywalimy, misja ukończona, świetnie. Nie mam słów. Mistrzowsko. 6,5 koła prawie. 3 koła tutaj. Nie za dużo tych herbów, ale mamy level upy. Szybko ręki. Speed dla Jestera. Bardzo ładnie. I to mi się podoba. Piąteczka. Dobra, tutaj mamy dwa level upy. Wyżeście się tu wyleczyli troszkę. Dobrze mówię. Kogo my tu mamy? Nic ciekawego, póki co. Mamy jeszcze trochę zero levelowych bohaterów tutaj do wyszkolenia. Także spoko, gdzie my będziemy szli dalej. Mamy coraz więcej trudnych misji. W Norowisku już jest tylko trudna na ten moment, nie? Ja bym poszedł na jakąś... O właśnie, na coś takiego na przykład.
Chyba, że będziemy tu mieć coś mega dobrego. Ale nie mamy takich rzeczy. Kuszniczka mnie nie interesuje, ale to dla zbrojmistrza jest fajne. I na to sobie pójdziemy za chwilę tym składem. Blok ekipą. Tylko teraz tak. Ty, kolego, trochę zmniejszymy ci szansę na zwiatel. Masz plus 30% dobiegłości leczniczych. Tylko będziesz bardzo szybko stres łapał, ale to nie szkodzi. No, i to jest fajne. To jest bardzo, bardzo fajne. Kto tam sobie zlevelował? Zlevelował sobie oprych i zlevelowała sobie awanturniczka. Więc sobie tak, na pewno to. Na pewno to i to. Zlevelowałeś sobie ty, więc sobie na pewno to i to. Jak ty się tam zapowiadasz? Nie wiadomo, więc broni ci nie upgrade'uje. Dobra, i będziemy ruszać dalej, a póki co dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!